To są najlepsze igrzyska olimpijskie w wykonaniu Polaków od 21 lat. Mamy już 14 medali. Dzisiaj dołożyliśmy dwa. Cztery panie w sztafecie 4x400 dołożyły srebro, a cztery panie w kajakach dołożyły brąz. Będziemy się z tego cieszyć. Będziemy mówić o tym, co działo się na arenach w Tokio. Marcin Musiał, dzień dobry, witam, zapraszam. To jest program Prosto z Igrzysk. Ze mną już pierwszy gość, Robert Maćkowiak. Wielokrotny medalista, mistrzostw świata i Europy w sztafecie 4x400 panów. Panie Robercie, zacznijmy od tego, co dobre, zacznijmy od naszych pań. Mamy srebro, powody do radości są. Dzień dobry Państwu. No oczywiście, z tym, że no, dziewczyny już od jakiegoś czasu nas do tego przyzwyczaiły, że tanio, jak to się mówi, skóry nie sprzedają. No tutaj stanęły na wysokości zadania. Wiedzieliśmy, że każdy bieg, każdy finał rządzi się własnymi prawami. Ale no, dziewczyny są mocne. Amerykanki były poza zasięgiem, o tym ci, którzy mają troszeczkę pojęcia, o tym się znają. No było wiadomo, że Stany Zjednoczone zawsze wystawią najmocniejszą ekipę, a nasze poszły po swoje. No przede wszystkim wspaniały rezultat, bo poprawienie rekordu Polski o 1,5 sekundy to jest po prostu wielki szacun. No właśnie, mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata, dziś także rekordzistki Polski, zresztą nie pierwszy raz. Aniołki Matusińskiego to swego rodzaju fenomen, o nie byliśmy spokojni, ale chciałbym jeszcze pomówić o tym biegu. Jak go pan widział? Nie wiem, czy się pan zgodzi, ale na drugiej zmianie Iga Baumgartner-Witan tam wykonała ogromną pracę, w zasadzie wyprowadzając nas na tą drugą pozycję. Czy to był kluczowy moment tego biegu? Ja myślę, że tak, najważniejszą rzeczą w biegach sztafetowych jest nie stracić kontaktu z czołówką. Biega się wtedy lepiej, biega się łatwiej i tutaj udało się tego dokonać. Ten kontakt na tej pierwszej zmianie Iga bardzo ładnie podtrzymała, no potem już niestety Amerykanki zaczęły się troszeczkę oddalać. No i można powiedzieć, że już do końca bieg przebiegał samotnie. Mimo to właśnie no super sprawa, bo można by powiedzieć, że w samotnym biegu bez naciskania ze strony rywalek rezultat fenomenalny. A efektem srebro. Panie Robercie, czy to jest taka zmiana pokoleniowa, która się dokonuje teraz na naszych oczach w tej sztafecie 4x400 pań? Bo to jest swego rodzaju zwieńczenie tych ostatnich kilku fantastycznych lat, ale wchodzą młode zawodniczki. Czy to jest koniec pewnej epoki, jeżeli chodzi o naszą sztafetę pań? To jest początek nowej epoki. Nie można mówić, że koniec pewnej epoki, ponieważ no, wiadomo, sport nie jest wieczny. Zawsze w sporcie króluje młodość i w tym wypadku tylko i wyłącznie należy się cieszyć, że są następczynie, że no, nie będzie posuchy w tak fajnej dyscyplinie i no, szansa jest na to, że cały czas jako Polska będziemy się liczyć właśnie w tych biegach rozstawnych 4x400 metrów. Panie Robercie, nie będziemy już tutaj wymieniać dokładnie nazwisk, ale te dziewczyny pobiegły także w mikście. Oczywiście tam był inny skład w półfinale, inny w finale. Jak pan myśli, co jest cenniejsze? Złoto w tej nowej dyscyplinie, czy srebro w tej koronnej 4x400, tak dobrze znanej z aren Igrzysk Olimpijskich? To już by trzeba było się dziewczyn zapytać. Wiadomo, że miksy jest to coś nowego. Uważam, że tam no, ekipy nie dały, oprócz może naszych i kilku jeszcze innych, ale trudno mi teraz powiedzieć, czy ekipy amerykańskie, Jamajka, ci wszyscy, co tak szybko do tej pory biegali, Bahama, czy oni tam dali swoich najmocniejszych zawodników. Ja myślę, że czas będzie działał na korzyść właśnie, że wszyscy będą w tych miksach brać udział najlepsi, bo fajnie to skonstruowane jest, dlatego że miksy są na początku igrzysk, a te sztafety takie można powiedzieć już konkretne, a 4x400 są dopiero na końcu, który jest no, kolor wskazywałby na ten miks, aczkolwiek mówię, no to jest młoda konkurencja, ona będzie na pewno stawała się z rokiem coraz silniejsza. Tym bardziej cieszymy się, że wygraliśmy ją w Tokio, zanim zainteresowały się wszystkie inne potęgi, ale nie możemy ujmować, bo przecież wygraliśmy chociażby ze Stanami w uczciwej walce w finale. Dzisiaj srebro, gratulujemy paniom i tego złota w sztafecie mieszanej i tego srebra dzisiejszego. Panom nieco później po paniach, jakieś 15 minut, nie poszło już tak dobrze ostatecznie piąte miejsce. Czy pan tutaj się spodziewał medalu?
Powiem szczerze, że liczyłem na rekord Polski, bo to, co pokazali w biegu eliminacyjnym, pokazywało, że stać ich na ten wynik. O medal wiedziałem, że będzie bardzo trudno. Chociażby z tej przyczyny, że no, każdy finał rządzi się własnymi prawami. To nie są zmiany po torach, jak w sztafecie 4x100 metrów. To są tam w strefie zmian pałeczki jest po prostu swoisty Armagedon. Tam jest wojna, żeby ominąć, żeby się nie przewrócić, żeby dokładnie tej zmiany dokonać. Uważam, że jeżeli teraz ci młodzi ludzie, którzy są w tej sztafecie, wyznaczą sobie cel, mogą ten cel osiągnąć. Najważniejszą rzeczą jest, żeby się znowu nie rozjechało wszystko w swoje strony, tak jak to miało miejsce po Mistrzostwach Świata halowych i po wybieganiu rekordu świata na hali. To potem się wszystko gdzieś rozmyło. Największym plusem jest tutaj to, że chłopacy dostali się, można powiedzieć, rzutem na metę, na wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. Weszli do finału, co było ogromnym zaskoczeniem i dużą niespodzianką, ale przede wszystkim stanęli na wysokości zadania, bo miejsce miejscem, ale pojechali i zrobili od naprawdę niepamiętnych czasów, od iluś tam dobrych lat, drugi wynik w historii Polski. No właśnie, Także ten rekord pełen Polski, szacunek. panie Robercie, niech pan nie będzie taki skromny, ten rekord Polski 2:58:00 to pan brał w tym udział. To jest rekord, który utrzymuje się od 98 roku. Czy ta ekipa go pobije? No, powiem szczerze, że wczoraj po tych eliminacyjnych biegach rozmawiałem i z Tomkiem Czubakiem, i z Piotrkiem Lisiukiewiczem i twierdziliśmy, no cóż, no i tak się nadal będziemy spotykać co 5 lat, obchodząc ten rekord, nawet jeśli go stracimy. Byliśmy po prostu na to przygotowani i wierzyliśmy w tej naszej rozmowie, wierzyliśmy, że dzisiaj ten rekord Polski padnie. No, jeszcze zabrakło 40 paru sekund, także setnych. Setnych. 20, Także 2 minuty tak. 58 sekund 46 setnych. Co prawda, 600. pobicie tego rekordu minimalnie i tak nie dałoby nam medalu, bo tam do Tak. trzeciego miejsca brakłoby nam sekundy. Pytanie, czy mogliśmy coś w tym biegu zrobić inaczej? Nie wiem, czy pan odnosił takie wrażenie, że nasi zawodnicy, nasi reprezentanci mocno słabli, bardzo ambicjonalnie, mocno zaczynali, a potem na ostatnich metrach przed zmianą już im trochę brakowało. Nieprawda. Nie zgodzę się z tym, dlatego że widać po rezultacie, że dali z siebie wszystko. I to jest tak, że jeżeli biega się z kimś, kto jest troszeczkę na wyższym poziomie, wiadomo, sztafety wcześniej wypuszczały być może inne składy. Te składy miały tylko doprowadzić ich do finału. W finale stawia się na najlepszych. I po prostu sama końcówka to nie jest, że oni słabli, oni po prostu utrzymywali swoje tempo. Ale przeciwnicy to tempo tracili jeszcze mniej. I to tak wyglądało, ale wynik pokazuje to, że no, stanęli na wysokości zadania i pełen szacunek. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek i że następne ważne imprezy, znowu sztafeta męska 4x400 metrów, będzie stałym bywalcem finałów i być może właśnie w końcu walki o medale. Panie Barcie, to już kończąc naszą rozmowę, zapytam ogólnie o te igrzyska i o to, jak pan ocenia polskich lekkoatletów. Pod wieloma względami to rekordowe igrzyska. Wczoraj Robert Korzeniowski mówi, że tutaj nawiązaliśmy do wyczynu z Tokio z 1968 roku. Co prawda to lekkie nadużycie, bo tam łącznie mieliśmy 23 medale, ale to naprawdę są dobre igrzyska. Kogo by pan wyróżnił, jeżeli chodzi o polskich lekkoatletów? W 1968 roku był Meksyk, nie Tokio. W A to przepraszam. 1964 było Tokio. Dobrze, 64. Ja powiem krótko. Apetytów na medale było więcej. Całe szczęście, że udało się zdobyć te 14 medali, ale już od dwóch, trzech sezonów polska lekka atletyka, konkretnie nawet dłużej, nie dwóch, trzech, ale dłużej, pokazuje, że jest potęgą w Europie. Bo nieprzypadkowo w tym roku obroniliśmy tytuł, pucharowy tytuł drużynowych mistrzów Europy, który wywalczyliśmy rok temu. Na poprzednich igrzyskach też były medale w lekkiej, aczkolwiek nie tyle, co w tym roku. A w tym roku, no, rachunek jest prosty. Medali 14 i najwięcej lekka.
czyli królowa sportu. Czegóż chcieć więcej? Królowa sportu, Polska jest potęgą lekkiej atletyki. To pokazały te igrzyska w Tokio w 2021 roku. Bardzo dziękuję. Robert Maćkowiak, wielokrotny medalista Mistrzostw Europy i Świata. Dziękujemy za wizytę tutaj u nas w studio w czasie tych igrzysk. A my za chwilę połączymy się już z kolejnym gościem. Chwila na zresetowanie telebimu i już będziemy mieli Grzegorza Wojniarowskiego prosto z Tokio. Nasz wysłannik Wirtualna Polska, Sportowe Fakty. Grzegorzu, rozmawialiśmy tutaj przed chwilą z Robertem Maćkowiakiem o sztafetach. Natomiast ciebie chciałbym poprosić o to, żebyś podzielił się z nami dobrą nowiną, czyli tym brązowym medalem w kajakach. Tak, brązowy medal w kajakach, nasz drugi medal kajakarski na tych igrzyskach. Pierwszy w czwórce, pierwszy w ogóle w historii startów polskich. Grzesiek, przeproszę cię na chwilę, poproszę cię, żebyś mówił trochę głośniej. Bardzo szczelną masz maseczkę, to oczywiście nas cieszy z powodów sanitarnych, ale głosowo jest za słabo. Myślę, że na te kilka chwil nie będzie tutaj dramatu. Tak, pierwszy medal w czwórce kobiecej, bo jeszcze nie mieliśmy do tej pory medalu w osadzie czteroosobowej, jeśli chodzi o żeńskie kajakarstwo. Karolina Maja, Helena Wiśniewska, Justyna Iskrzycka i Anna Puławska na dystansie 500 metrów sięgnęły po brąz. Sięgnęły po brąz, przegraliśmy z Węgrami i z Białorusią. Węgry to oczywiście potęga, ale za to zostawiliśmy w tyle Nową Zelandię i Lisę Carrington. To oczywiście sukces Polek, jak rozumiem. Tak, tutaj nawet Karolina Naja mówiła, że ona sobie postawiła taki cel, żeby z tą Lisą Carrington wygrać. No, przez większość dystansu Polki były za Nowozelandkami, ale ostatecznie na finiszu udało się je pokonać. Tam troszkę słaby start zaważył o tym, że nie udało się powalczyć z Węgierkami i z Białorusinkami o złoto, ale mimo wszystko dziewczyny były szczęśliwe. Bardzo się w takim razie cieszymy. To jest kolejny brąz dla Polski, kolejny brąz także w kajakach, bo przypomnijmy, że Karolina Naja i Anna Puławska, czyli połowa tej dzisiejszej osady, zdobyły już srebro wcześniej na tych igrzyskach. Gratulujemy paniom serdecznie. Powiedz, jak sobie radzili inni Polacy jeszcze dzisiaj? No dziś już tak wielu tych naszych startów nie było, głównie lekkoatleci. Tutaj Kamila Ćwinko zajęła 11 miejsce w finale skoków wzwyż. No była niezadowolona i to mocno. Mówiła, że w eliminacjach doznała udaru i bardzo się źle czuła przez kolejne dni, że to jej ostatnie igrzyska w karierze i z tak słabym wynikiem tylko 11 miejsce, to no nie zasłużyła na to, więc przykro się na to patrzyło. Za to Michał Rozmysł w finale 1500 metrów, 8 miejsce, rekord życiowy poprawiony od półtorej czy tam o prawie 2 sekundy i on był akurat w dobrym humorze, chociaż tam pozycja niemedalowa. W tym sezonie w ogóle chyba o 4 sekundy poprawił życiówkę na tym dystansie i zapowiedział, że w przyszłym sezonie spróbuje zrobić to samo. Grzegorz Wojnarowski, cały czas w Tokio. Będziemy się oczywiście z Tobą i z Tomkiem Skrzypczyńskim, naszym drugim korespondentem, łączyć jutro, żeby to wszystko podsumować. Jutro ceremonia zamknięcia igrzysk o 13 czasu polskiego. Czy jeszcze będą jakieś wydarzenia, na które Polacy do końca tych igrzysk poza ceremonią powinni zwracać uwagę? Jutro jeszcze mamy kilka startów naszych zawodników i zawodniczek w kolarstwie torowym, ale szczerze powiedziawszy to tam nie spodziewałbym się medalu. Nasi torowcy no nie sprawiają wrażenia szczególnie mocnych tutaj w Tokio, więc wszystko wskazuje na to, że zamkniemy się na tych 14 medalach. No i maraton, tam mamy też swoich reprezentantów. Ale chyba też nie widzimy ich kandydatów do medali. Natomiast oczywiście będziemy spoglądać na trasę tego maratonu. Skoro mogliśmy zdobyć sensacyjny medal w chodzie, Dawid Tomala to zaskoczył nas wszystkich kompletnie, to może i w maratonie będzie coś fajnego. Na to liczymy. Takie niespodzianki lubimy najbardziej. Grzegorz Wojnarowski z meldunkiem tym, co działo się, o tym, co działo się dzisiaj w Tokio. Bardzo Ci dziękuję, Grzegorzu. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Kończą się te igrzyska, niektórzy zawodnicy kończą kariery. My jutro będziemy to wszystko podsumowywać. Spotkamy się tutaj wyjątkowo o godzinie 13 w programie Prosto z Igrzysk. Być może będą niespodzianki, na pewno będą wspaniali goście, którzy podsumują wszystkie te 16 dni zmagań na arenach w Tokio. I tak jak mówiliśmy na początku, bardzo dobre igrzyska, mamy 14 medali, wyrównaliśmy tym samym nasz dorobek z igrzysk w Sydney w 2000 roku.
Później nie było tak dobrze, teraz Polska. Na pewno jeżeli chodzi o lekkoatletykę się odradza i to nas bardzo cieszy. Dziś srebro sztafety pań w sztafecie 4x400. No i nie zapominajmy o tych kajakach. Cztery panie na 500 metrów z brązem. To bardzo dobre wiadomości. Cieszymy się, że mogliśmy je dla Państwa dzisiaj przekazać. Na dziś to wszystko. Marcin Musiał, kłaniam się.